Gotowe? Wszystko posprzątałem. To niech pan da te rękawice, to wrzucę je do prania. Ale ładna ma pani figurę. What the fuck? Pot. To co pan robi? Niech się pani nie opiera. A gdzie z tymi łapami? Co pan nienormalny jest? To, że pan tak idealnie obraca ziemniaczkami, nie oznacza, że pan może mną obracać. Przestań mi tu hałasować, gówniarzu, jeden, bo cię popędzę! Zaraz cię popędzę! Golisz sobie pachę? A czemu nie? Też byś mogła, polecam. Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Carnum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy nowy odcinek programu Ukryta Prawda. Konkretnie odcinek 1271. Że to im się jeszcze nie znudziło. Ja pewnie przy setnym odcinku bym już odpuścił. I w ogóle jak można nagrywać w kółko to samo, te same paradokumenty, tak dalej, nie wyobrażam sobie. I tak, kochani, moi widzowie są najwspanialsi i najbardziej spostrzegawczy na świecie. I zgadza się, dobrze spostrzegliście, w dzisiejszym odcinku siedzę na tyłeczku. I nie, wcale się to nie wiąże z tym, że byłem na siłowni i wykonałem jedno ćwiczenie na nogi, przez co teraz nie jestem w stanie stać dłużej niż 5 minut. Wcale to się nie wiąże z tym, nie, nie. Kiedyś to kurka woda, robiłem 2 ćwiczenia na nogi i nawet mnie nogi nie bolały, no. Kiedyś to byłem młodszy. Rewolucyjne przemyślenia, kiedyś byłem młodszy, huhu. By the way, kochani, napiszcie mi w komentarzach po obejrzeniu filmu, po obejrzeniu, nie przed, po obejrzeniu, napiszcie mi w komentarzach, czy wolicie jak stoję, czy jak siedzę przed kamerką. Dobra, bez zbędnego przedłużania, oczywiście jak zawsze łapka w górę i subskrypcja, no i oglądajmy. Zapraszam. Kilka kilometrów od Warszawy, we wsi Piaski, mieszka wraz z mężem 61-letnia Maria Wiśniewska. Kobieta zajmuje się domem, a Andrzej gospodarstwem. Dzień dobry. Co u pani słychać, pani Mario? Jakoś leci po staremu. Interes się kręci? A dziękuję, bywało lepiej, ale nie narzekam. Jeszcze autograf, poproszę panią Andrzeju. A, dobrze. Co jest? Wszystko w porządku? Jezus tak. Maria. Andrzej to zawału dostał, jak tylko zobaczył kwotę na fakturze. Panie. Jezus Maria, Andrzej, co ci jest? Andrzej, nie umieraj, wstawaj, testament szybko podpisz. Niech pan dzwoni prędko po pogotowie. To może być zawał. Andrzej ostatnio skarżył się na serce. Karetka w drodze. Boże święty, jak ja się boję zostać sama. Mąż Marii Wiśniewskiej doznał niedawno zawału serca. Wyszedł już ze szpitala i powoli wraca do zdrowia. A co ty wyprawiasz? Uprawiam jogę. Proszę pani, proszę uważać na Andrzeja. Od jogi to się zaczyna. Potem się przechodzi do znaków zodiaku, leczniczych kamieni i kończy się na energii kosmosu. Co takiego? Zawał dał mi do myślenia, Marysiu. Muszę przewartościować swoje życie. A i w ogóle dobrze, że Marysiu jesteś. Muszę przewartościować swoje życie, zmienić priorytety i tak dalej. Generalnie próbuję powiedzieć, że cię zostawiam. O, to będziesz je sobie zmieniał później, a teraz ubieraj się, bo idziemy do kościoła. Ja nie idę. Jak to nie idziesz? Przecież dzisiaj niedziela, musi być na mszy. Ćwiczę. I dalej rusz się. Dostałem drugie życie. Nie mogę go tak po prostu zmarnować. No może i dostał pan drugie życie, ale biorąc pod uwagę, że ma pan ile tam, 63 lata, dużo tego drugiego życia pan nie dostał w sumie. Muszę spojrzeć w głąb siebie i zastanowić się, co tak naprawdę jest dla mnie ważne. Zaglądam w głąb siebie, co jest ważne dla La Carnuma. Pieniądze, chodzi o pieniądze, tylko i wyłącznie pieniądze. Andrzejowi nic poważnego po tym zawale się nie stało, a zachowuje się, jakby co najmniej śmierci klinicznej doświadczył. Czas wreszcie, żeby się ogarnął. Chłopu serce stanęło. A Maria, jak to Maria? A co temu Andrzejowi się stało? Co to jest? Jaki tam zawał? Jak mama, gdy próbuje cię wysłać do szkoły. No co to jest za złamana noga? To co? Daj spokój, chodź do szkoły, chodź. Maria nie rozumie zachowania męża, ale tłumaczy sobie, że to tylko niewinne dziwactwa. Dziś kobieta była z córką w przychodni na rutynowych badaniach. O Jezu. Co? Widziałaś tę kartkę? Tak, to jest piękny kawałek papieru. A o co ci chodzi? Odszedłem, nie szukajcie mnie, Andrzej? Andrzej, ty się po polsku naucz mówić. Chłop ma 63 lata, a nadal nie wiesz, bo prawną wersją jest odeszłem. Co to ma być?
Czy dzisiaj jest prima aprilis? Nie. No to o co chodzi? Pokłóciłaś się z tatą? No skąd? Przecież to nie ma sensu. Dlaczego Andrzej miałby mnie zostawić? Wszystko było dobrze. Przecież to nie ma sensu. Dlaczego Andrzej mógłby mnie zostawić? No spójrzcie na mnie. 10 na 10. Ona jest 10 na 10, ale połamała nogę. 3 na 10. No co prawda odbija mu po tym zawale, ale wczoraj jeszcze chciał kupować krowy i sprawdzał ceny. 10 na 10, ale pracuje na roli. 0 na 10. Maria jest wstrząśnięta niespodziewanym zniknięciem męża. W najgorszych snach nie pomyślałaby, że Andrzej mógłby ją opuścić. O mój Boże, ten koleś, co tutaj z tyłu stoi, to jest gruby Yoshi Majoshi. Ewentualnie gruby Filip Heiser. No, próbowałam się do niego dodzwonić, ale nie odbiera telefonu. Może to tylko głupi żart. Andrzej w ten sposób nie żartuje. Nie, to nie w jego stylu. Zabrał swoją walizkę, trochę rzeczy, szczoteczkę do zębów. To naprawdę wygląda tak, jakby się wyprowadził. Dokąd? Dlaczego? A nie ma mama wrażenia, że coś przed mamą ukrywał? Ale co? Nie wiem, że kogoś poznał. No Paweł, na litość boską. Aj Paweł, no weź ty. Chociaż ostatnio często gdzieś jeździł. Halina, ile razy mam ci mówić, to rehabilitacje były? A to po części do maszyn, do hurtowni, a to na jakieś targi rolnicze, czy cholera wie co? A ja chciałam z nim pojechać, to powiedział, że po co, że to nie ma sensu. Bez jaj. Nie mamy jeszcze pewności, że to o to chodzi, ale na moim miejscu wynająłbym detektywa. Z dowodami zdrady byłoby łatwiej w sądzie. Przysięgam, chciałbym trafić na odcinek jakiegoś paradokumentu, gdzie nikt detektywa nie wynajmuje. To byłby taki piękny odcinek. Duszno mi. Duszno. Idę się przewietrzyć. Andrzej nigdy nie dawał mi powodów do zazdrości. Nie oglądał się za innymi babami. Ale cholera wie, co robi, kiedy nie patrzę na niego. Andrzeje generalnie takie są. Spuścisz ze wzroku, już babeczki obraca na boku. Jeżeli rzeczywiście mnie zdradza, to ja mu łeb urwę i nie tylko. Nogę, chodzi o nogę. Ciężko mi uwierzyć, że tata mógłby tak porzucić mamę. Tylko dlaczego inaczej miałby tak nagle uciec? Nie umiem sobie wyobrazić innego powodu, musi chodzić o kobietę. Co za żenada. O, rowerzysta. Julka powiedziała mi ostatnio bardzo zabawny tekst, że znajdujesz sobie idealnego chłopaka, taki po prostu perfekcyjne 10 na 10, po czym nagle się okazuje, że raz na dwa tygodnie zakłada taką piankę na siebie, kask i jeździ rowerem. Od razu trzeba rzucić typa, trzeba go rzucić. Po nieprzespanej nocy Maria zdecydowała się skorzystać z rady zięcia i wynajęła prywatnego detektywa. Próbowała też sama szukać męża, wydzwaniała do niego, jednak bezskutecznie. O, ten detektyw. Halo? Dzień dobry, Jarosław Pawłowski z tej strony. Dzień dobry. I co, dowiedział się pan czegoś? Tak. Udało mi się znaleźć pani męża. O, to wspaniale, panie Pawle Jarosławski. Mam nadzieję, że skoro tak szybko pan go znalazł, tego męża, to będzie tania usługa, prawda? 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 I gdzie on jest? W Warszawie. Wynajął tutaj kawalerkę. O, syn. Niech pan natychmiast prześle mi ten adres. No dobrze. Dziękuję, czekam. 61-latka uparła się, że chce natychmiast jechać do Warszawy. O! To jesteśmy na miejscu. Andrzej, otwieraj! Andrzej, przecież wiem, że tam jesteś! Mamo, ale nie krzycz! Cicho bądź! Andrzej, otwieraj! Gdzie ta pinda la firinda? No gdzie jest? Where are they? A co wy tutaj? Chamie jeden! No ale co wy wyprawiacie? Gdzie ona jest? Kto? Jak to kto? Twoja kochanka.
Ja nie mam żadnej kochanki. No takie pójdę, to wiesz, komu możesz opowiadać? Ale Marysiu, przecież widzisz, że ja jestem tutaj sam. Skąd w ogóle się tutaj wzięłyście? Nie tłumacz się, mamo. Jezu. Co Jezu, zdradzasz mnie, gnoju jeden! Nie, kochanie, powiedziałem imię Jezu, dlatego, że to jest powód, dlaczego przyjechałem do Warszawy. Nie dlatego, że chcę do kościoła chodzić czy coś takiego, nie. Oszalałem i wydaje mi się, że ja jestem Jezusem. Nie zdradzam cię. To dlaczego uciekłeś? Dlaczego tutaj jesteś? Bo nie chcę już pracować na gospodarstwie. I dlatego właśnie żonę porzuciłem, tak? To ma sens. Co takiego? Odziedziczyła się po rodzicach. Namówiłaś mnie, żebym się nim zajmował. Ale to nie jest moja bajka. Jestem tym zmęczony i chcę mieszkać w Warszawie. To ty chyba na łeb upadłeś? Ja nie wrócę na wieś. Zostanę tutaj. Sam. Czyli co, rozwiedziesz się z mamą? On oszalał. Chłop uciekł ze wsi, żeby nie zajmować się już nigdy warzywami. Po czym w Warszawie znajduje pracę w warzywniaku. Źle mi z tym, że porzuciłem rodzinę. Długo wahałem się, czy mam to zrobić. Ale musiałem sobie odpowiedzieć na jedno ważne pytanie. Czy ich kocham? Okazuje się, że nie. Czy naprawdę do końca życia mam być nieszczęśliwy? Dusiłem się w piaskach. Chcę doświadczyć czegoś nowego. Może nawet zobaczyć trochę świata. Co robimy? Wracamy do domu. Nie porozmawiasz z nim? Przecież rozmawiałam. Mamo, tata nie chce mieszkać na wsi, ale to nie oznacza od razu, że musicie się rozstawać. Jesteście małżeństwem od prawie 40 lat, na pewno moglibyście się jakoś dogadać. Tak. Córeczko, ty nie rozumiesz, to jest idealna okazja, żeby odejść od tego dziada. Ja go od 20 lat nie kocham. Jak? Nie wiem. Sprzedajcie gospodarstwo i przeprowadźcie się do Warszawy. Tobie chyba rozum odjęło. Przecież to ziemia mojego dziadka, która potem należała do mojego ojca, a teraz przyszła na mnie. Nigdy nikomu jej nie sprzedam. Ale nie ma żadnego ale. Ciekawe, czy ta córka zdaje sobie sprawę z tego, że ma przerąbane i nieważne jaką ścieżkę kariery wybierze, matka będzie oczekiwać, że ona wróci na wieś i będzie się zajmować tą ziemią. Całe życie zajmowałaś się tylko domem. Tata robił resztę. No i? Nie masz pojęcia o pracy na gospodarstwie. To nie jest takie trudne, poradzę sobie. Jedziemy. Nie wiem, czego Andrzej się spodziewał. Że będę go błagała, żeby wrócił? A nigdy w życiu. Niech sobie siedzi w tej kawalerce, jak mu tak dobrze. Proszę bardzo. Ciekawa jestem, z czego się utrzyma. Powiedziała Maria, która całe życie zajmowała się domem. Maria, ty się lepiej zastanów, jak ty się utrzymasz. To co pan robi? Kradnę. A co pan kradnie? Co popadnie, co w rączki wpadnie. Maria wróciła do domu zmotywowana i pełna werwy. Chciała udowodnić mężowi i przede wszystkim sobie, że nie potrzebuje niczyjej pomocy. Cholera jasna! Czego się pan tak gapi? Pogadać chciałem. Co pan tutaj robi? Z propozycją przyszedłem. Z jaką propozycją? Słyszałem, że została pani sama. A kto tak mówi? No, w sumie to wszyscy. Świetnie. Ale się pani nie przyjmuje, ja rozumiem. Sam się rozwiodłem, a jak się rozwiodłem, to musiałem uciekać do mamy. I z pracy odszedłem, żeby nie oglądać swojej byłej żony. Mam dlatego dużo czasu. O, to zazdroszczę. W gospodarstwie mógłbym pomóc, jakby pani chciała. Oczywiście za rozsądną zapłatą. O, Maria znalazła nowego męża. Szybko poszło, w sumie możemy już kończyć odcinek. Tak naprawdę to nie... A ile by pan chciał? No, tak, żeby na życie starczyło. No, dogadamy się. No. Ubrudzić rąk się nie boję, bo w rzeźni pracowałem. No wiem, wiem. No wiem, wiem. Te zażynane świnie to na całą wieś było słychać. A najgorsze było to, że pan je torturował z jakiegoś powodu przed śmiercią. W sumie przydałaby mi się tutaj pomoc. Gratuluję, ma pani nowego pracownika. Wow, a gdzie umowa? Gdzie podpisy? Zgłoszenie do urzędu skarbowego? Jak ja tutaj do skarbówki kogoś zgłoszę? Dziwny człowiek z tego Bogdana. Straszny mamin synek. Ale przecież nie muszę spędzać z nim czasu. Grunt, żeby robił to, co ma robić. Chyba sobie poradzi. Sąsiad Marii już następnego dnia zaczął pracę w jej gospodarstwie. W niedzielę 61-latka wybrała się z córką i zięciem do kościoła. Słyszałem, że zatrudniła sobie mama asystenta. A tak, Bogdana stępnia. No i co? Jak sobie radzi? No
dobrze. A dobrze całkiem, mówię ci, on tak pięknie te ziemniaczki zbiera, Jezus Mario. Na razie dałam mu proste rzeczy do roboty, no bo wiesz, żeby niczego nie zepsuł. Ale będą z niego ludzie. Wczoraj sam z siebie naprawił zamek w kurniku. Naprawdę? No tak. Nic mu nie musiałam mówić, a on wziął narzędzia i wszystko ładnie zreperował. No proszę, nie wiedziałam, że stępień jest taki zdolny. Zawsze myślałam, że to cia Majda. Już bez przesady. Kiedyś pracował w tartaku przez miesiąc i prawie uciął sobie nogę. Ale jaki chlebek z krwią był pyszny. Każdemu może się zdarzyć. Ale jemu takie rzeczy zdarzają się co chwilę. Złamał rękę, odśnieżając chodnik przed domem. Wpadł pod jadący rower i rozwalił sobie głowę. Spadł z drabiny. Dobrze, rozumiem, ale chyba jest szansa, że wyczerpa limit pecha, prawda? Masz jakiś kontakt z tatą? Nie. A ty? Zadzwonił do mnie wczoraj, rozmawialiśmy parę minut, głównie o pogodzie. Powiedział... Nie obchodzi mnie, ani co powiedział, ani co się z nim dzieje. Złożyłaś pana pozew o rozwód? Nie. W razie czego mam w Warszawie znajomego prawnika. A znam go dlatego, że chce się rozwieść z pani córką. Ups! Prawdę powiedziawszy, to w ogóle nie myślałam jeszcze o rozwodzie. Nie to, żebym się bała, ale ostatnio mam tyle na głowie, że nawet nie wiem, jak się nazywam. Ale będę musiała się za to zabrać. Z pomocą sąsiada Marii tylko częściowo udało się opanować sytuację w gospodarstwie. Kobieta pracuje od rana do wieczora, ale i tak ma poczucie, że ciągle jeszcze jest coś do zrobienia. Gotowe? Wszystko posprzątałem. To niech pan da te rękawice, to wrzucę je do prania. Ale ładna ma pani figurę. What the fuck? The woman was too stunned to speak. Że co, proszę? W życiu mi pani dał 61 lat. 50, 55 do góry. Świetnie się pani trzyma. Głupoty pan opowiada. Jakie głupoty? To co pan robi? Niech się pani nie opiera. A gdzie z tymi łapami? Normalny pan jest? Co pan, pocałować mnie chciał? Ja myślałem, że... Co pan sobie myślał? Co pan nienormalny jest? To, że pan tak idealnie obraca ziemniaczkami, nie oznacza, że pan może mną obracać. A zresztą niech pan nie mówi, tylko won mi stąd! Won, bo widłami pogonię! Maria nie chciała więcej rozmawiać z sąsiadem. Kiedy mężczyzna wrócił do niej z kwiatami, by załagodzić sytuację, przegoniła go krzycząc i wymachując widłami. Próbował cię pocałować? No przecież ci mówię. Wow. No co, z czego się cieszysz? Chciałabym to zobaczyć. Zboczone, goście, to jest twoja matka. Bardzo zabawne, boki zrywać. Wstrząsałam ze wszystkim, nawet na tego stępnia nie mogę liczyć. Nie, płacz, przepraszam, nie chciałam cię zdenerwować. Ale zdenerwowałaś. W ogóle cię nie obchodzi ani co myślę, ani co czuję. Nawet nie zaproponowałaś, żeby mi jakoś pomóc. Tyle razy próbowałam z tobą porozmawiać. A mama zaczęła płakać, to teraz jest ten moment, gdzie wymusi na córce wyrzuty sumienia, żeby wróciła na wieś i zajęła się rolą. O Jezu, i się okaże, że mama i tata to wszystko zaplanowali, że wcale ojciec nie odszedł od tej żony, tylko po prostu zaplanowali tą całą akcję, żeby ściągnąć z powrotem córkę na wieś, to... Oczywiście, oczywiście. No to powiedz mi, co mogę zrobić, hm? Czego potrzebujesz? Gospodarstwo całe jest do obrobienia. Gdybyś była dobrą córką, to byś przeprowadziła się do mnie z Pawłem. Człowiek kilkanaście lat wychowuje dziecko. Pomaga jak może, a na stare lata radź sobie sam. Strasznie mnie Iwona rozczarowała, strasznie. Moglibyśmy z Pawłem na jakiś czas zamieszkać u niej, żeby nie była sama, no ale umówmy się, nie rzucimy wszystkiego i nie zajmiemy się gospodarstwem, no nie i koniec. Maria jest zła na cały świat. Trudno jej pogodzić się z sytuacją, że mąż od niej odszedł i została sama. Mamo, ale przestań się obrażać. A ja się nie obrażam. To czemu nie odbierałaś telefonu, jak do ciebie dzwoniłam 10 razy? Byłam zajęta? Miałam rękę w tyłku krowy, rozumiesz? Nie wiem, co ci chodzi po głowie, ale pochami niczego na mnie nie wymusisz. Przestań zachowywać się jak dziecko. Jak dziecko, to ty się zachowujesz. Dobra, dobra. Hej. Co ty tu robisz? Co? Tata tu jest.
Maria, odłóż ten tłuczek najpierw. Odłóż ten tłuczek. Ej, ej, Big Smoke! It's me, Carl! Chill, chill! Przyjechałeś zabrać rzeczy? Nie, wróciłem. Jak to? Na stałe? Na stałe. Dużo myślałem i... I wrócił ci rozum. Można tak powiedzieć. Kochanie, wyobraź sobie, że czynsz za kawalerkę w Warszawie wynosi około 5000 zł. Kawalerkę! Potrzebowałem trochę czasu dla siebie. No to mogłeś pojechać do sanatorium na 2 tygodnie. Uuu, Maria, ty nie chcesz, żeby on jechał do sanatorium. Wiesz, jakie tam się rzeczy dzieją? Podobno to jest w ogóle taki wielki klub 2-tygodniowy swingersów. Zjesz obiad? Zjem. Zaraz będzie gotowy. Ja wiedziałam, że Andrzej prędzej czy później wróci. Może mu i odbiło, ale przecież głupi nie jest. Nie mógł nie zauważyć, że to, co robi, to kompletna durnota. A Maria tak po prostu go przyjęła. Nie jest obrażona, ani nic. Maria ucieszyła się, że mąż wrócił. Bardzo tęskniła za Andrzejem i jest szczęśliwa, że znowu ma go w domu. Andrzej! Jezus Maria! Co ci jest? Andrzej! Co to? Dlaczego tak leżysz? A, cześć. Czy ty spałeś? Nie, no tylko zdrzemnąłem się. A, ta mała drzemka na łonie natury, daj spokój. A tak się też złożyło, że przed tą drzemką paliłem papieroska i mi wypadł, gdy spałem, więc gdzieś tutaj powinieneś leżeć. Poszukaj, dobra, w tym stogu siana. Miałeś nakarmić kury, wydoić krowy. Miałem, ale... Nie, to wszystko takie nudne jest. Nudne? No ileż można w kółko robić to samo, no? Urodziłeś się na wsi, wychowałeś się na wsi. Całe życie zajmowałeś się gospodarstwem i nie narzekałeś. Żygam tymi kurami i krowami, żygam. Jezus Maria, Andrzej, nie zaczynaj znowu. Jeżeli ci się przykrzy, to nie wiem, znajdź sobie jakieś zajęcie albo, nie wiem, hobby. Podobno Andrzeju fajnym hobby jest kolekcjonowanie Rolexów, więc śmiało. Jedź w niedzielę na ryby. Mam siedzieć parę godzin na tyłku i patrzeć w wodę? No i co w tym ciekawego? Andrzej, ty chyba nie rozumiesz. Owszem, tam się siedzi parę godzin i się patrzy w wodę, ale przy okazji pije się alkohol. Ja chcę cieszyć się życiem, a nie wegetować na tym zadupiu. Już tutaj to oszaleć można. Mąż Marii wrócił do regularnej pracy na gospodarstwie, ale nawet nie próbował ukrywać swojego niezadowolenia. 61-latka głęboko wierzy, że Andrzej wkrótce się opamięta i przestanie narzekać. A co za dziadostwo? Kłada sobie kupiła, mój Boże! Andrzej się zachowuje jak dziecko, które dostanie kłada na komunię. Przestań mi tu hałasować, gówniarzu, jeden, bo cię popędzę! Zaraz cię popędzę! Ale nie śmiejcie się. Andrzej miał do wyboru biegać z kolegami po lesie i do siebie strzelać grając w ASG, albo kupić sobie kłada i jeździć na kładzie. No to wiadomo, że wybrał tą lepszą opcję. Andrzej? No, cześć. A... Skąd ty to masz? Kupiłem. Ale fantastyczna maszyna, nie? Ale... Jazda po leśnych wertepach daje taki zastrzyk adrenaliny, no nie masz pojęcia. Nareszcie ja czuję, że żyję. A troszkę się spociłem. Chyba muszę się napić. Oj, no. Nie wiem, jak to skomentować. Ja wiem jak. Kryzys wieku średniego. I tak cud, że sobie kupił kłada, a nie na przykład Porsche. Ale jednego jestem pewna. On się kiedyś zabije na tym cholerstwie. Że też ja wcześniej nie wpadłem na to, żeby kupić sobie kłada. Albo motor. Tak, kupię sobie też motor. O Jezu. A jak kupi motor, to potem Porsche. A potem Ferrari. Potem Maserati. What color is your bagaj? Ale najpierw chyba muszę zrobić prawo jazdy. What the fuck? Andrzej, ty prawa jazdy nie masz? No, fuck. Maria nie rozmawiała więcej z mężem na temat jego nowego hobby. Stara się nawet o tym nie myśleć. Zajęte, przyjdź później. Czy ty golisz sobie pachę? Na to wygląda. Ale czemu?
A czemu nie? Też byś mogła, polecam. Przecież zawsze się śmiałeś, że to głupie. Mówiłeś, że prawdziwy mężczyzna w życiu by sobie niczego nie golił. Prawdziwy mężczyzna się nie goli. Golą się ci geje. A bez włosów jest wygodniej, komfortowo. Komfortowo? No, komfort jest ważny w życiu. No zostaw te rzeczy, później wrzucę do pralki. Co Marysię tak dziwi? Mam 63 lata, już nie muszę o siebie dbać? A może ja nie chcę być ciągle uwalony błotem i gównem? Ale bycie uwalonym błotem i gównem ma też swój urok, no. Jeszcze raz powtórzę, spójrzcie na graczy ASG. Z jakiegoś powodu podoba mi się bieganie po lesie i czołganie się w tym błocie i gównie. Maria starała się nie zwracać uwagi na dziwactwa męża, jednak tego było już dla niej za wiele. Musiała z kimś porozmawiać. Oszaleć idzie. Gdyby mi ktoś tydzień temu powiedział, że tata będzie śmigał na kładzie. A to jeszcze nie wszystko. Wczoraj przyłapałam go, jak golił sobie pachy. No. I kupę jakichś dziwnych ubrań sobie nakupił. I kotleta schabowego nie zjadł. Nie, ten kotlet to mnie zszokował. Ja wszystko rozumiem. On może kupić kłada, golić się, być tym całym gejem, ale ich kotleta schabowego to nie odpuszczę. How dare you? Może to taki kryzys wieku średniego, tylko trochę później? Kryzys wieku seniorskiego? Przez zawał zrozumiał, że nie zostało mu już nie wiadomo ile czasu. Ty, Dudkowa dzwoni. A czego ona może chcieć? Halo? Pani Mario, nieszczęście. A jakie nieszczęście? Pani mąż po raz kolejny panią zostawił. Nie. Pani mąż jeździł na tej swojej diabelskiej maszynie i się rozwalił. O Boże Święty. Maria pobiegła wraz z córką w miejsce wskazane przez sąsiadkę. Choć jest wściekła na męża, jednocześnie modli się w duchu, żeby nie stało się nic złego. Trochę mi się w głowie kręci. Powiedziała mu, żeby na razie nie wstawał. Dobrze pani zrobiła. Ale nic się nie stało, no przecież spokojnie. Karetka jest już w drodze. No ale po co? No już mi lepiej jest. Ale po co? Już mi lepiej jest. A ta kość, co mi tak z nogi wystaje, włóż się ją z powrotem na miejsce. Co jest? Trochę mnie ręka boli. O, świetnie. Zdaje się, że upadłem na nią, jak zleciałem. Oj. Co tu się w ogóle wydarzyło? Szalał na polu, próbował zakręcać i wyleciał. Nie zakręcałem, tylko driftowałem. Co takiego? Driftowałem. No nieważne. Uważaj. No. Już dobrze chyba. Jasne. Spójrz na siebie. Zresztą usiądź sobie lepiej. O, jadą. O cholera, słyszycie sygnał? Psiarnia! Uciekamy! Tyle dobrze. Pogotowie go zabrało. Mam nadzieję, że Andrzej wreszcie się opamięta i nigdy więcej nie wsiądzie na tego kwada durnego, czy jak go tam zwą. Zgadza się, dobrze pani powiedziała, kwada. A zresztą, zaraz sama zawiozę go na złom. Męża Marii zabrano do szpitala. Jak się okazało, był tylko trochę poobijany i już następnego dnia został wypisany do domu. Co to mnie w ogóle wpadło do tego durnego łba, żeby jeździć kwadem? Kładem. Kładem. Kwadem! Mogłeś się zabić. Pomyślałeś o tym? Przynajmniej miałabyś spokój. Bardzo zabawne. A co by było, gdybyś sobie z mamą kręgosłup? Mamo! Co mamo? Przez 40 lat zachowywałeś się jak normalny facet, ale nie, nie mogłeś pozostać normalny do końca życia. Musiało się w dupie poprzewracać. Ciekawa jestem, co jeszcze wymyślisz. Pójdziesz nago na Śnieżkę, czy kupisz sobie paralotnie? Nie, kochanie, ale skuter wodny kupiłem. Nie. Właśnie planuję motocykl. Maria jest zła na męża i daje mu to odczuć. Ku jej rozczarowaniu Andrzej ani trochę się tym nie przejmuje. Daj mu trochę czasu, żeby doszedł do siebie. Niech jeździ na tym kładzie, niech sobie goli pachy, widocznie tego potrzebuje. Chwila, to mężczyźni naprawdę nie golą pach? Ja myślałem, że to wszyscy robią. Jezus Maria, ty zaczynasz gadać tak jak on. No oglądał się chłop w telewizji i mi zgłupiał. Trochę więcej empatii, mamo. No, łatwo ci mówić. Ciekawa, czy ty byś była taka wyrozumiała, gdyby to twój Paweł skretyniał. Na pewno bardziej wyrozumiała niż ty. No żeż ty. Co? Znowu wyjechał.
Nie żartuj. No, napisał, że bardzo mu przykro, ale już tak dłużej nie może i musi odejść. No sama zobacz. Byczku, ty ograniczasz moją zajawkę, no nie? Bing, bing, bing. A swoją drogą? Ciekawe, czy on wrócił do tego samego mieszkania, co wcześniej. Możemy to sprawdzić. Martwiłam się o niego i poprosiłam Pawła, żeby zainstalował mu w telefonie aplikację śledzącą. Powinnam już dawno złożyć pozew o rozwód. Za długo czekam. Tak, i powinna się pani w końcu zainteresować sąsiadem. On całkiem fajny był, taki pokaźny. Maria znowu przyjechała z córką do Warszawy w poszukiwaniu męża i jest jeszcze bardziej zdenerwowana niż za pierwszym razem. 61-latka ma już serdecznie dosyć tego, co wyprawia Andrzej. Czyli rzeczywiście wrócił do tej kawalerki. A delikaty im się przewinęło. Widać, że to jest po prostu zdjęcie, to nie jest mapa. That's what the kids call epic fail. Na mój Boże, jaki fail. Nic nie ukryje się przed tymi oczami. Widzę wasze wszystkie błędy. No, w sumie nic dziwnego, pewnie nawet mu nie minął okres wypowiedzenia. O ile w ogóle wypowiedział. Dziecko, zabij mnie. Ale ja nie wiem, co ten człowiek kombinuje. Chyba wolałabym, żeby on miał kochankę. Co ty gadasz? No tak. Pani Mario, on kochanki nie ma. Jest dużo gorzej. Zaczął się karmić energią księżyca. Przynajmniej wiedziałabym, na czym stoję. A tak, jeżdżę za nim, śledzę go i czuję się jak idiotka. Mamo, uspokój się. Rozmawiałyśmy o tym po drodze. Spróbujemy go przekonać, żeby poszedł do psychologa. Co? Uważaj, bo nas posłucha. A jak nie, to weźmiemy go siłą do tego psychologa. A jak wszyscy doskonale wiemy, te terapie, które są wymuszone, najlepiej działają. Jestem pewna, że pomogłoby mu, gdyby pogadał ze specjalistą. Kto wie, może on ma depresję. No co ty? Wcale by mnie to nie zdziwiło. Postaraj się nie krzyczeć na niego, jak tylko go zobaczysz, dobrze? No dobrze. Jaka fajna muzyczka w tle się odpaliła. Dość. Gdyby Andrzej miał depresję, to siedziałby smutny w domu, a nie zapieprzał po wsi tym kwadem. A zresztą nie wiem, nie znam się. Ja chcę tylko, żeby wróciło wszystko do normalności. Maria stara się zachować spokój, jednak nie jest to dla niej łatwe. Ja nie wierzę, że jestem tu znowu. Ja mam to, wiesz, takie... No to... Déjà vu. Tak. Mówi się déjà vu. Czemu ich nie umie po polsku mówić? Dzień dobry. What? On naprawdę jest gejem? What? Ja tylko żartowałem. Co jest? To po pierwsze, a po drugie, ten aktor, który gra teraz kolegę Andrzeja, on grał wcześniej dostawcę w tym samym odcinku. A co tu się... No i co z tą pizzą? Andrzej? Szlak, Maria, posłuchaj. Co on tutaj robi? Pogadajmy na zewnątrz, dobrze? Ja zaraz do was zejdę, dobrze? Zaraz zejdę. Słabo to wygląda, oj słabo. Nie dam rady już ukrywać prawdy. Maria już nie będę ukrywał prawdy. O, ukryta prawda to... powiedział nazwę serialu, teraz załapałem, Jezu. Kawalerki w Warszawie są drogie. Musiałem wziąć współlokatora. O Jezu, a wy od razu wszyscy, że gejem jest. Może naprawdę mam współlokatora, z którym się przy okazji całuję. Maria jest zdenerwowana. Chce jak najszybciej usłyszeć od męża wyjaśnienia. No to jestem. Andrzej, powiedz, co się tu wyrabia? No chyba na lepiej będzie, jak powiem wam to prosto z mostu. Jestem gejem. Że co? Przez całe życie się tego wstydziłem. Próbowałem z tym walczyć. Wmawiałem sobie, że muszę być normalny. Chodziłem na randki z kobietami. Potem zacząłem się spotykać z tobą, no i... wzięliśmy ślub. Nie. Żyłem w tym kłamstwie. Ale nie było tak źle. O Jezu, jaki tam piesior w tle przebiegł. A, Andrzej jest gejem, tak, poważnym. Niesamowicie się ucieszyłem, kiedy zostałem ojcem. Chyba nie ma w życiu nic lepszego, jak wychowanie dziecka. Nieprawda, w życiu nie ma nic lepszego, niż pocałunek drugiego mężczyzny. Ty, Andrzej, coś o tym już wiesz. Czas jakoś leciał. W zasadzie nawet byłem szczęśliwy, ale...
miałem zawał, wszystko się zmieniło. To było jak objawienie. Zdałem sobie sprawę, że kocham Asada. Nie. Zaraz wymiotuję. Jezu, wielkie Michalo, chłop sobie znalazł chłopa. No i co z tego, no bo... O, kolanko widać. Mam nadzieję, że jesteście wdzięczni, bo normalnie na OnlyFans za takie rzeczy się płaci. Przykro mi. Maria Leja, chcę być z tobą szczery. Ja ciągle o nim myślałem, oszalałem z miłości do niego. Aż w końcu nie wytrzymałem i uciekłem od ciebie. Wynająłem to mieszkanie. Asad przyjeżdżał do mnie, spędzaliśmy razem cudowne chwile, ale stchórzyłem. Bałem się zaczynać życie od nowa. Dlatego wróciłeś do domu? Znajdowałem sobie różne zajęcia, żeby o nim zapomnieć. Byłem już tak sfrustrowany, że w końcu podjąłem decyzję. Co by się nie działo, chcę być z nim. Przepraszam, że was okłamywałem. Ciebie szatan chyba opętał. O kurczę. Masz jakąś wodę? O Jezus Maria, błaga. Trzymam kciuki z całej siły, żeby teraz Maria miała zawał, przeżyła i okazało się, że jednak stwierdziła, że jest lesbijką. Błagam. Mam butelkę w aucie. To przynieś. Matko Boska, jedno szczęście, że już mam tę trudną rozmowę za sobą. Czuję wielką ulgę. Andrzej, ty prawie żonę zabiłeś. Maria była zdruzgotana wyznaniem męża. Ciągle trudno pogodzić jej się z tym, że odszedł do mężczyzny, który przez wiele lat był sprzedawcą warzyw z ich gospodarstwa. Widziałam go dzisiaj. Naprawdę? Myślałam, że jesteś na niego wściekła. Jestem, ale wiesz, zastanowiłam się i stwierdziłam, że on taki się urodził i taki pozostanie. To nie jego wina. No w sumie rację. Chociaż nie rozumiem. Jak oni ze sobą rozmawiają? O czym? No przecież tamten facet ledwo jest w stanie powiedzieć dzień dobry. Ale córcia, ty nie rozumiesz, oni nie rozmawiają zwykłymi słowami, oni używają języka miłości. Córcia, nie wnikaj w to, co ich połączyło. No ale sama słyszałaś, że powiedział, że go kocha. Pamiętaj, że twój ojciec to dobry człowiek i nigdy nikogo nie skrzywdził. A, to znaczy prawie panią zabił, ale no powiedzmy, że nikogo nie skrzywdził, powiedzmy. I przez całe życie starał się, żebym była szczęśliwa. No ale co dalej? No zapytałam się go o to. Wiesz, nie mamy intercyzy, więc majątek przy rozwodzie trzeba dzielić na pół. I wiesz co powiedział? Że niczego nie chce. Ani gospodarstwa, ani pieniędzy, nic. No powiedział, że wystarczająco mnie skrzywdził i chce, żebyśmy mu wybaczyły i uszanowały jego decyzję. Sorry, mamo, ale ja nie sądzę, żebym była w stanie mu wybaczyć. Ja też tak myślałam, ale doszłam dzisiaj do jednego wniosku. Że gdybym nie wzięła ślubu z nim, to nie byłoby ciebie. O, gdybym nie wzięła z nim ślubu, to by nie było ciebie i nie byłoby żadnych problemów. Ale prawdopodobnie miałabyś inne dzieci z jakimś innym facetem? No nie wiem, nie ma się co nad tym zastanawiać. Ważne jest tylko to, co tu i teraz. Wow. Co? Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek usłyszę od ciebie taką filozoficzną gadkę. Córcia. Ja może jestem i prosta wiejska baba, ale swój rozum mam. A taka prawdziwa wiejska, to ja zacytuję, wiejska baba, często więcej rozumu ma niż typowy warszawiak. Idealny przykład, this guy. Ja nic nie wiem o życiu. I dlatego jestem szczęśliwy, bo jestem taki głupi. Co teraz będzie? Nie wiem, może sprzedam gospodarstwo? No coś ty. No zostałabym dużo pieniędzy. Odpoczęłabym wreszcie na starość. A zmęczona jestem. Ale przecież to ziemia twojego taty i twojego dziadka. No tak. Nie wiem, zastanowię się jeszcze. W sumie mam dużo czasu. Jezus Maria, ta córka naprawdę uniknęła kuli, że nie będzie musiała zajmować się tym gospodarstwem. O, było blisko. Tyle brakowało. Ugotowałam bigos. A jakże? Przyjdziecie z Pawłem w niedzielę na obiad? No pewnie, i kolegów zabierzemy. Dziękuję wam, kochani, serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Carnum. Oczywiście, jak zawsze, koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego Twitcha, Instagrama i Twittera. I oczywiście napiszcie mi też w komentarzach, czy podobał wam się dzisiejszy odcinek i czy wolicie, żebym siedział, czy jednak stał przed kamerą. Od was zależy, co wybiorę. No, zżygam się zaraz. Czołem!